Dla jednych zwykła codzienność, dla innych nowa forma komunikacji. Internetowe czaty od pewnego czasu stają się coraz bardziej popularne. Nic więc dziwnego, że korzystają z nich nie tylko gwiazdy muzyki, sportu czy mediów, ale także politycy, również samorządowi. Nie inaczej jest w Czeladzi, gdzie w ostatnich dniach odbył się kolejny czat, tym razem z zastępcą burmistrza Anną Ślagórską, poświęcony tematowi edukacji i oświaty w mieście. Mamy kolejne pytanie. Jak ocenia Pani poziom szkolnictwa w naszym mieście? Także już wprowadzamy. Pytanie. I już powinno być u Pani Burmistrz. Dziękuję, mam. Faktycznie pytanie jest bardzo ciekawe, już odpowiadam. Jak to w tego typu czatach, pytania były różne i dotyczyły wielu kwestii. Mieszkańców najbardziej interesowały sprawy związane z rozwojem czeladzkiej oświaty. Myślę, że pytania były dość ciekawe i poruszały najistotniejsze problemy oświaty czeladzkiej. Wśród pytań przewijały się przede wszystkim te związane z przejęciem szkolnictwa średniego oraz funkcjonowaniem czeladzkich przedszkoli. Zastępca burmistrza odpowiadała na pytania, które powtarzały się najczęściej lub były najciekawsze. Muszę przyznać, że było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz w życiu uczestniczyłam w takiej formie komunikacji. Nigdy dotąd nie korzystałam z czatu. Czaty cieszą się powodzeniem, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy nie uczestniczyliby w spotkaniu na żywo, a taka forma kontaktu pozwala im brać udział w dyskusjach. Moim zdaniem to takie rzeczy powinny być. Czy powinno być coś takiego, bo wtedy ludzie, którzy mieszkają w takim mieście jak Czelaś na przykład, mniej więcej orientują się, co się dzieje, prawda? W lipcu tego roku z mieszkańcami Czeladzi czatował burmistrz Mrozowski, a tematem były inwestycje miejskie na nadchodzące lata. Jak zapewnia pani burmistrz? Warto korzystać z takiej formy komunikacji z mieszkańcami. Jest to ciekawa forma, pozwala na zadanie wielu pytań, których w codziennym dniu pewnie byśmy nie mieli okazji zadać. Zatem już niebawem zapraszamy do kolejnych internetowych spotkań. Będziemy starali się kontynuować czaty z przedstawicielami Urzędu Miasta. Thank you.